Ale wielki finał to jest właśnie konkurs skoków, na który przyszło chyba około 50 tysięcy widzów. Wielkie, wielkie sportowe święto w Oslo i rozpoczyna się druga seria skoków. Konkurs o Puchar Świata rozpoczął młodziutki Austriak Gregor Schlierenzauer, który w swoim debiucie w Pucharze Świata, to jest 16-letni zaledwie zawodnik, skacze znakomicie. Ja mówiłem, że to jest aktualny mistrz świata juniorów. Zdobył złoty medal na tych mistrzostwach, które na przełomie stycznia i lutego były w miejscowości Krań w Słowenii. No i tu naprawdę znakomicie. Pierwszy skok 114,5, a w drugim aż 127 metrów. I ma się z czego cieszyć Gregor Schlierenzauer, bo z pewnością zdobędzie w pierwszym swoim starcie, w debiucie w Pucharze Świata, również pierwsze pucharowe punkty. A teraz ledwie rok od niego tylko starszy syn znanego niegdyś skoczka, przecież bardzo dobrego, a teraz czołowej postaci w skokach narciarskich, Mirana Tepesza, ten 17-letni Juri, który podobnie jak Schlierenzauer w pierwszej serii miał 114,5 metra i wspólnie z Austriakiem dzielił to 30 miejsce. 31 skoczków, tak jak mówiłem, w serii drugiej, w związku z tym, że ci dwaj młodzi zawodnicy ex aequo na miejscu 30 i właśnie Juri Tepes, no oczywiście nie tak daleko, jak widzieliśmy, jak młodziutki Austriak, zatem Austriakowi spokojnie możemy już teraz pogratulować tych pierwszych punktów w Pucharze Świata. Czy będzie to jeden punkt, czy będzie więcej tych punktów, to będzie zależało od tego oczywiście, co zobaczymy, co pokażą nam w tej drugiej serii kolejni zawodnicy. Za chwilę kolejny ze Słoweńców, Primož Peterka, potem Finny Harry Olli, Dmitrij Wasiljew, który no troszkę słabiej skoczył niż można było się spodziewać, 27 miejsce po pierwszej serii, i Daniel Lackner z Austrii. To są zawodnicy, na których skoki teraz będziemy czekali. Adam Małysz oczywiście będzie skakał jako przedostatni, ponieważ on jest wiceliderem konkursu po pierwszej serii. Taki rzut oka, rzut kamerą na Oslo, na ten fiord, na którym jest, a zmiana decyzji następuje. Jak widzimy, ten skok pewnie Schlierenzauera spowodował i warunki, no w tej chwili bez wiatru, lekko zaczyna to powietrze się odwracać jakby tutaj nad pierwszą, nad środkową częścią ze skoku. Takie czasem są wyczuwalne leciutkie ruchy powietrza od góry. No pewnie najbardziej żałuje tej decyzji Schlierenzauer, bo przepiękny skok 127,5 metra i to wszystko zostaje teraz unieważnione. Zatem skaczemy od początku. Primož Peterka, no a Schlierenzauer i Juri Tepes być może powtórzą swoje skoki, zanim jeszcze zobaczymy tę pierwszą dziesiątkę na skoczni. Na razie zaczynamy od nowa. Primož Peterka jako pierwszy w drugiej serii. Troszkę ponad 110 metrów.